Dziś moim gościem będzie Nanami Chan, czyli Olga Sałacka. Kolorowa youtuberka, dla której nie ma tematów tabu. Będę pytać ją absolutnie o wszystko, bez żadnego skrępowania. Prawdopodobnie nigdy nie zadam tak pikantnych pytań. Zobaczcie, czy Nanami okaże się prawdziwym sztosem, czy spłonie na stosie. Wytłumaczę Ci teraz zasady gry. Zasady są bardzo proste. Tutaj mam ponga, tym pongiem możesz pominąć tylko jedno pytanie. Jeśli trafisz do kubeczka, pomijamy pytanie. Jeśli nie trafisz, to niestety musisz na nie odpowiedzieć. Dobra. Pokazuję w Twoje ręce. Dziękuję. Jak oceniasz to, co aktualnie w internecie robi Julia Peltz, a ją przecież promowałaś? Znaczy, nie jest mi przykro, bo to była moja najlepsza przyjaciółka, siostra i tak dalej, a niestety różne sytuacje i różne rzeczy ją wyniszczyły. Ona teraz się łapie tak naprawdę wszystkiego. Mam nadzieję, że kiedyś z tego wyjdzie i zrozumie, że po prostu popełnia błędy i nic dobrego do jej życia nie wnosi. A gdybyś miała jej coś powiedzieć? O, że nadal w siebie wierzę, że będzie dobrze, ale ja ci to powtarzam 1 500 000 razy i wiem, że traktujesz mnie już jako jakąś porąbaną matkę, która stoi nad tobą z linijką i daje ci klapsy, ale kurde, sorry. Ty jesteś znana ze swoich długich paznokci. No, znaczy teraz mam krótsze trochę. A jakie miałeś najdłuższe? 18-centymetrowe 15 dni temu. 18-centymetrowe? Tak. 18-centymetrowe, wyobraźmy to sobie. Jestem w stanie to sobie bardzo dobrze wyobrazić. Na 24 godziny równo miałam. 18. Takie długie miałaś? No, takie. Czy zdarzało ci się kiedyś zjadać resztki jedzenia spod tych paznokci? No. Ja czasami tak nawet jem frytki. Tak? Na kubę. No, i tak sosik? Tak sosik? Nie, sosiku nie lubię. W sensie strasznie nie lubię jakby mokrych rzeczy, ale takie stałe, jak na przykład frytki, to tak. Serio? Czy kiedykolwiek udawałaś orgazm? Tak. Czy wysłałaś kiedyś swoje nagie zdjęcia do kogoś? Tak, ale... Myślę, tak, nie? Czy uprawiałaś kiedyś seks z kobietą? Nie. A nigdy nie miałaś takich zapędów? Nie ciągnęło cię do kobiet? Kiedyś tam? Tak, właśnie jak zdradziłam tego mojego chłopaka, to w sumie pocałowałam się z dziewczyną. Czy zdarza wam się, tobie i twojemu facetowi, oglądać razem filmy dla dorosłych? Jeśli typu łopo... No! To nie. Ale tak chciałam, ale w sumie jakoś tak się rozeszło. Czy uważasz, że masturbacja jest grzechem? Jezu, no nie. To jest... Ale moja idolka tak uważa. Ja jestem wielką idolką. Idolką? Fanką. Boże, fanką. Zawsze myję słowa idolka, fanka. Ja jestem fanką Nike i bardzo fascynują mnie jej wypowiedź i tak dalej. Naprawdę z nikim nie czuję takiej satysfakcji z wymianą zdań jak z nią, nie? Ale nie, no właśnie. Powiem Ci, że nie jesteś pierwszą osobą, która tutaj porusza temat Nike u mnie, więc może... Może Najka, jak ogląda Jezus, to... Jezu, jak ja bym chciała z nią wywiad... O kurde, ale bym to oglądała. Przyjdzie do mnie na wywiad, no. Ja bym to oglądała tak w kółko, powiem Ci szczerze. Ja bym się nauczyła tego wszystkiego na pamięć. Jeżeli miałabyś mieć trójkąt, ty i twój chłopak, to jakiego celebrytę do tego trójkąta byś wybrała? O ja pierdzielę. Agastusze. Ups, niestety nie udało się, więc musisz odpowiedzieć na to pytanie. To mnie zagiłeś, kurde. Nie wiem. I co, naprawdę nie możesz nikogo wymyśleć, żeby do tego trójkąta? To mógłby być Johnny Depp. Johnny Depp? No, Jezu, kocham go. No, Johnny Depp jest spoko. Też mógłbym mieć trójkąt. Ja, moja dziewczyna i Johnny Depp. Twój największy fetysz. Kości biodrowe pod sześciopakiem. Czekaj. Kości biodrowe... pod sześciopakiem. Dobra. Nie wiem, jak to się... Nie, to no, fałka ta, tak? Tak, no. To jest twój największy fetysz? Tak. A co lubisz z nimi robić? Tak zapytam. No, przemniejszą sytuację.
Czy gdy wyciskasz sobie pryszcze z twarzy... O, ja to kocham robić, no. To lubisz ten moment, jak one tak pryskają po lustrze? Nie miałam nigdy takiego... Nie miałaś? Nie, aż tak. Nie. Ale lubisz wyciskać pryszcze? No, strasznie. Powiem ci, że aż mi się wstyd przyznać do tego, ale ja jestem uzależniony od tych wszystkich TikToków, jak tam, wiesz, wyciskają te pryszcze. Ja oglądasz i to jest najdłuższa, potem masz całe. Tak, pryszcze, ale no. Potem sobie tak myślisz, no dobra, to jeszcze jedno i kolejne. Wydaje mi się, że to jest bardziej satysfakcjonujące niż obleśne nawet. Co się nie wiem. Skoro ty zawsze na kanale żegnasz swoje kruszynki, to ja pożegnam moje okruchy. Moi drodzy, dziękuję, że byliście z nami. Wbijajcie na nasze Instagramy, subskrybujcie kanał. No i oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę, jeśli na nami okazała się prawdziwym sztosem, lub łapkę w dół, jeśli ma spłonąć na stosie.